Bardzo jest mi miło być po raz pierwszy gościem tutaj u Was w Białymstoku po wyborach parlamentarnych, w wyniku których Polacy wybrali tak dobrą zmianę, że przyjechałem do Was już nie jako poseł. Ostatni raz byłem w Białymstoku jako poseł formacji, która walczyła nie o dobrą zmianę, ale o prawdziwą zmianę. Bo Polacy, Polska potrzebuje prawdziwej zmiany. Takiej zmiany, w wyniku której ludzie w Waszym wieku, ludzie w naszym wieku przestaną wyjeżdżać z własnego kraju za granicę, za pracą, za godnym życiem, za tym, by móc założyć rodzinę, by nas było stać na tym, na to, żeby założyć rodzinę. Walczymy o prawdziwą zmianę, taką, w wyniku której polityka będzie prowadzona na miejscu tutaj w Polsce i w imieniu polskich obywateli i w interesie polskich obywateli, a nie w interesie różnych międzynarodowych grup interesów, kapitałów, bądź po prostu innych państw, bądź obywateli innych państw. Decyzje miały zapadać w Warszawie, miała się zmienić Polska w taki sposób, że miejsca pracy, dobrze płatne miejsca pracy powstawałyby tutaj na miejscu, w Polsce, na Podlasiu, na Białostoczyźnie, w Hajnówce, w Bielsku Podlaskim, w miejscach, w których tutaj dzisiaj byłem przed naszym spotkaniem w Białymstoku. Zabrakło bardzo niewiele, zabrakło 37 tysięcy głosów dla partii Korwin, by była w tym parlamencie siła, dzięki której nie byłoby czegoś takiego, jakim są pierwsze po 1989 roku rządy samodzielne jednej formacji, która ma wszystko, by zmienić kraj. Ma większość w Sejmie, większość w Senacie, prezydenta i można powiedzieć i wyjęte bezpieczniki, bo wyłączenie Trybunału Konstytucyjnego, doprowadzenie do konfliktu, w wyniku którego on przestał działać, to jest po prostu elektryk, który wyjął bezpieczniki i można powiedzieć zakręcił kabelek i mówi: dobra, w pewnym momencie może się spalić cała instalacja, ale już nie ma tego momentu, w którym można było blokować złe pomysły większości w danym momencie mającej rząd, Sejm, Senat. Zabrakło bardzo niewiele, bo gdybyśmy my byli niezbędni, konieczni do tego, by zmieniać Polskę, to już w chwili obecnej wielu ustaw, które zostały uchwalone, z całą pewnością by nie uchwalono, bo naszych głosów by do tego zabrakło, a ustawy, które nam, Polakom, obiecano, których do tej chwili nie uchwalono, byłyby uchwalone. Jakie ustawy z całą pewnością byłyby uchwalone, które nam 8 miesięcy temu, 10 miesięcy temu, rok temu obiecywał prezydent elekt, później prezydent Andrzej Duda, kandydat na szefową rządu, obecna szefowa rządu pani premier Beata Szydło. Chcielibyśmy z całą pewnością, by była w Polsce kwota wolna podniesiona z tych 3 tysięcy do 8 tysięcy złotych, bo to oznacza dla każdej polskiej rodziny, dla każdego polskiego podatnika 1000 w kieszeni więcej. 1000 w kieszeni więcej, ale wynikające nie z tego, że ktoś nam dał czyjeś pieniądze bądź pożyczył za granicą pieniądze, by nam je rozdawać, jak to ma miejsce w przypadku programu 500+, ale po prostu tego, co zarobiliśmy, nie zabrałby nam. To byłaby pierwsza obietnica, która byłaby spełniona. Co mamy zamiast tego? 2 miesiące temu, w tym samym tygodniu, w którym premier Wielkiej Brytanii David Cameron podniósł kwotę wolną w Wielkiej Brytanii Polakom pracującym w Wielkiej Brytanii, nie z 8 tysięcy, ale z 10 tysięcy i nie złotych, tylko funtów na 11,5 tysiąca, bo tyle wynosi kwota wolna teraz w Wielkiej Brytanii. Od 11,5 tysiąca funtów, czyli od 30 paru tysięcy złotych, nie zapłaci tam ani grosza podatku, bo państwo Jej Królewskiej Mości uważa, że to za małe pieniądze, żeby kogokolwiek grabić, łupić, to są zbyt biedni ludzie, to są ludzie, którzy właściwie kwalifikują się na pomoc społeczną, więc nie można im zarabiać pieniędzy. W tym samym tygodniu 232 posłów Prawa i Sprawiedliwości zagłosowało przeciw ustawie, którą obiecano nam w wyborach, czyli przeciw podniesieniu kwoty wolnej z 3 do 8 tysięcy złotych. W wyborach obiecywano nam 15% podatek CIT, czyli podatek dochodowy od firm, małych polskich firm o obrotach do 2 milionów złotych. Minister Szałamacha teraz mówi: nie ma na to pieniędzy. Obiecywano nam, że VAT zostanie obniżony do tego momentu sprzed podwyżek VAT-u, których dokonał Donald Tusk, czyli podniesienie VAT-u na poszczególne produkty, na przykład z 3 na 5%, z 7 na 8%, z 22 na 23%. Było to obiecane,
Nie ma z tej obietnicy nic. Dzisiaj pan minister Kowalczyk mówi, że być może na jesieni będzie decyzja, co z ewentualną obniżką VAT-u. Obietnica niespełniona. Obiecywano rok temu, zwłaszcza gminom, powiatom i mieszkańcom Dolnego Śląska, że zostanie zlikwidowany podatek od miedzi i srebra, czyli podatek de facto od jednej spółki KGHM, której zabiera się w ten sposób 2 miliardy złotych wypracowanych środków, a te pieniądze głównie wypływają z kilku powiatów, to dla tych powiatów i gmin oznacza 300 kilkadziesiąt milionów mniej w budżecie. To jest duża zmiana, poważna zmiana, bo obietnica ona została niespełniona. Co za to się wydarzyło? Miał być podatek od banków, który uderzy w złe, niedobre międzynarodowe banki, ale którego nie odczujemy na swoich kieszeniach, nie odczujemy w naszym codziennym życiu. Złe banki międzynarodowe miały ulęknąć się i ze strachu przed ministrem Szałamachą i pod wpływem uroku osobistego pani premier Beaty Szydło miały absolutnie nie podnosić opłat bankowych i miały utrzymać ceny pomimo wprowadzenia nowego podatku bankowego. Co się wydarzyło? Pierwszym bankiem, który podniósł opłaty, ustalił standard i zachęcił inne banki do podnoszenia tych opłat, był Państwowy Bank PKO BP, którego prezes jest kontrolowany przez ministrów polskiego rządu. Ten człowiek pierwszy ośmieszył i ministra finansów Pawła Szałamachę i panią premier Beatę Szydło i mnie to boli, bo znam tych ludzi. Ja ich darzyłem wielką sympatią, cały czas darzę ich za wiele spraw szacunkiem, ale gdy oni chodzili, opowiadali takie rzeczy, a gdy bank, który jest państwowy, pierwszy podniósł nam wszystkim opłaty i zachęcił te banki, krótko mówiąc, z naszej kieszeni, nie z kieszeni banków, jak zwykle, jak zawsze, wyjęto te kilka miliardów złotych nowego podatku, nie to nam obiecywano w kampanii wyborczej. Obiecywano nam silną Polskę na arenie międzynarodowej, która będzie walczyła o nasze interesy. Później ministrem spraw zagranicznych zrobiono faceta, który sam zaprosił do Polski Komisję Wenecką, czyli poprosił, żeby mu wystawili laurkę, żeby mu wystawili ocenę, żeby go przeegzaminowali, czy Polska jest krajem okej, czy Polska jest krajem w porządku, czy Polska jest krajem, który powinien być poważany, i zaprosił gości, którzy wiadomo było, że dadzą mu pałę, i później się zdziwiło, jejku, pała w dzienniczku, tak? Kto to zrobił? Obce, złe, mroczne siły, Angela Merkel, zły Sarkozy, Putin albo jacyś upowcy? Nie. To zrobił polski minister spraw zagranicznych. On zaprosił do Polski Komisję Wenecką. Pani premier Beata Szydło w ramach negocjacji dotyczących Brexitu, czyli wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, to pani premier Beaty Szydło w imieniu nas wszystkich pozwoliłaby Polaków, tych z Podlasia, ze Śląska, z Wielkopolski, z całej Polski, którzy teraz będą wyjeżdżać do Anglii, można było dyskryminować. I nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale w innych krajach. I to premier polskiego rządu, obecnie rządzącego Polską, wyraziła zgodę na to, by Polak płacący w Anglii te same składki i podatki co Anglik dostawał za to wielokrotnie mniej. Nie miał tych samych praw, nie miał tych samych uprawnień do tych samych świadczeń, które mają Anglicy i ludzie innych narodowości. Na to się obecny rząd, polski rząd zgodził. Miano walczyć o to, by Polska była suwerenna, by nie było na przykład ustawy o tak zwanej bratniej pomocy, ustawy, która umożliwia ściągnięcie rządowi bez pytania o zgodę, bez debaty w parlamencie wojska innych krajów. Miała być ta ustawa uchylona, a Prawo i Sprawiedliwość tak ją zmieniło, że okres, w którym można zaprosić obce wojska, skrócono z 14 dni do 3 dni. I powiedziano, że to jest zbyt długi czas, by prosić o bratnią pomoc. Teraz bratnia pomoc powinna w 3 dni do nas docierać. Gdy sobie przypomnimy, co ci ludzie mówili 2 lata temu, gdy ustawa 1066, tak zwana o bratniej pomocy, była uchwalana, co mówią teraz, to tych ludzi ktoś nam podmienił, zaczarował, to nie są ci sami ludzie. Ja jestem fanem literatury science fiction, literatury fantasy i niejednokrotnie jestem taka figura ludzi, którzy zostali podmienieni przez obcych, tak? Klony, ludzie, którym albo ktoś jakiegoś pasożyta wpuścił, oni działają całkiem inaczej, mówią całkiem co innego, robią całkiem co innego niż obiecywali nam w trakcie ostatnich lat. I mam wrażenie, że taka niesamowita rzecz wydarzyła się dużej części polityków obecnej partii rządzącej.
czy właściwie obecnych partii rządzących. Ja pamiętam Jarosława Gowina, który występował z Platformy Obywatelskiej, mówiąc, że ona zbyt bardzo w sprawach gospodarczych skręciła w lewo, że zbyt socjalna, zbyt socjalistyczna i prowadzi nieodpowiedzialną politykę fiskalną. Powodem miało być m.in. grabienie środków z OFE, powodem na wyjście Gowina kilku posłów, m.in. mojego kolegi, którego lubię i szanuję, posła białostockiego Jacka Żalka, bo po prostu mają dość socjalizmu i skręcenia w lewo w sprawach gospodarczych Platformy. Za czym oni teraz głosują jako posłowie Prawa i Sprawiedliwości, czy tak zwanej Zjednoczonej Prawicy? Za tym, żebym ja nie mógł kupić działki rolnej, bo nie jestem rolnikiem, który w danej gminie mieszka co najmniej 5 lat i co najmniej 25% dochodów uzyskuje z działalności rolnej. I ktoś zadaje pytanie, po co panie Wippler, panu działka rolna? Ja nie chcę działki rolnej, ja chcę kupić działkę, która w tym momencie jest rolna, żeby dokonać jej odrolnienia, przekształcenia i żeby w tym miejscu postawić zakład pracy, fabrykę, zakład produkcyjny. I nikt mnie nie powinien rozliczać z tego, co ja z tą ziemią chcę robić, bo żyjemy ponoć w wolnym kraju, tak? Ale teraz ktoś, kto chciałby w Polsce postawić fabrykę, zakład produkcyjny, to od 1 maja ma dużo trudniejszą sytuację. Bo nawet gdy się dogada, będzie chciał kupić taką działkę, to prawo pierwokupu będzie mogła skorzystać Agencja Nieruchomości Rolnych. Dużo rzeczy po drodze może się wydarzyć. I można powiedzieć, chcieli dobrze, a wychodzi jak zwykle. I dlaczego tak jest? Bo Prawo i Sprawiedliwość nie ma doktryny państwowej, nie ma doktryny politycznej, a doktryną jest tam prezes. A prezes, jak każdy człowiek, jest omylny. I gdyby pan prezes był stały, stabilny, wiedzielibyśmy, o co mu naprawdę chodzi i miał plan, co zrobić z tą wielką władzą, którą uzyskał, to mielibyśmy szansę na bezprecedensowe zmiany. Bo poparcie społeczne, które zbudowali, wynik, który uzyskali, naprawdę dawał im mandat do wielkich, gigantycznych zmian w Polsce. Historia uczy, doświadczenie uczy, że rząd, który nie przeprowadził zmian w pierwszych 6, 8, 9 miesiącach, maksymalnie 9, to tych zmian nie przeprowadzi. Najistotniejsze zmiany są przeprowadzane w tym czasie. Tą zasadę sformułował w książce Tyrania Status Quo noblista z ekonomii, pan profesor Milton Friedman. I on opisywał m.in. pierwszą kadencję Ronalda Reagana i powiedział, to, co udało się Ronaldowi Reaganowi, to udało mu się w pierwszym pół roku. Wszystko, co zaczął później, to albo się wywróciło, albo nawet gdy weszło w życie, to ludzie nie zauważyli tego pozytywnych skutków i nie wpływało też na ocenę tej formacji. Niektórzy z nas, niektórzy z naszych bliskich, znajomych, przyjaciół cieszą się z programu 500+. Niektórzy nawet już mają te pieniądze na koncie. I dzisiaj w Hajnówce chłopak mi mówił, no dostaję ten 1000 zł, to jest u nas w Hajnówce naprawdę kupa pieniędzy. Ja wiem, że to jest kupa pieniędzy w Hajnówce, ale jednocześnie ten sam chłopak powiedział, że on pracując w firmie transportowej w Polsce, w tej samej firmie transportowej zarabia 2,5 raza mniej niż jego koledzy robiący dokładnie to samo, ale w województwie wielkopolskim. A wiecie dlaczego? Bo w województwie wielkopolskim oni konkurują o miejsca pracy z Niemcami, z firmami niemieckimi. A w Polsce, w tej części Polski, na Podlasiu, a w Polsce, Wielkopolska to Polska, przepraszam. Nie jestem z geografii ani z historii Ryszardem Petru, więc pozwolę sobie na ten przytyk, ale... Więc gdy operujemy tutaj na miejscu, to wiadomo, że niestety dla waszych pensji, dla pensji ludzi, zwłaszcza wschodniego Podlasia, punktem odniesienia jest wschodnia granica, bo tutaj konkurencja jest ze wschodu. I jeżeli ta, zwłaszcza część Polski, ma się zmieniać, szybko zmieniać, to my potrzebujemy takich przepisów, takich reguł, takich zasad, które sprawią, że firmy z całego świata będą chciały być tutaj. Bo gdyby to chodziło tylko o pensje, to gdyby ktoś miał postawić fabrykę albo w Wielkopolsce, albo w Hajnówce, czy w zachodniej Wielkopolsce, czy w Hajnówce, to wybrałby Hajnówkę właśnie z tego powodu, że w tym momencie może zapłacić mniej, ale by jak tam postawiono 3-4 fabryki, to by się diametralnie zmieniło, tak? Bo ludzie zarabiają mało,
gdy wielu ludzi szuka jednego miejsca pracy, a zaczynają zarabiać dobrze, gdy w danym miejscu pracodawcy biją się jednego pracownika. Jak ja chciałem podwyżki, to co robiłem pracując w dużych międzynarodowych firmach zajmujących się doradztwem prawnym, podatkowym? Szedłem po ofertę z konkurencji. Miałem ofertę z konkurencji i mówiłem szefowi, że chcę awans i podwyżkę, a on mówi, że nie jest przekonany, że to mu się nie podoba. Tamto ja mówię, tu mam papier i albo w to wchodzisz, albo zmieniam firmę. Jeden z takich szefów, jednej z największych w Polsce międzynarodowych koncernów tłumaczył moim kolegom, którzy byli dyrektorami, co zrobić, żeby zostać wspólnikami w tej firmie. I powiedział im jasną regułę, mówi, co robi, nie wiem, Beckham, Ronaldo, jakiś inny, wymienię jakiegoś innego, Lewandowski, gdy zarabiając już i tak absurdalnie duże pieniądze, chce dostać podwyżkę. Jak ktoś gra w Realu, to przynosi papiery z Manchesteru United albo z Barcelony i mówi, słuchajcie, albo mi dajecie więcej, albo oni mnie biorą. I ta zasada dotyczy nie tylko piłkarzy, nie tylko gwiazd show biznesu, nie tylko menedżerów czy prawników, ale dotyczy każdego pracownika. I jeżeli my nie zmienimy przepisów, w wyniku których w Polsce łatwo, szybko, sprawnie będzie można postawić fabrykę, przepisy prawa będą stabilne i przewidywalne, a podatki niskie i proste, to nadal będziemy wyjeżdżać za pracą za granicę. Połowa tych dzieciaków, które urodzą się w ramach 500+, wyjedzie do tych krajów, z których pożycza teraz rząd pieniądze, żeby je wypłacać. Zobaczcie, jaki to jest biznes dla Anglików, Niemców, Francuzów. Oni Polsce pożyczają pieniądze po to, żebyśmy my wyhodowali ludzi za te pożyczone od nich pieniądze, które ich wyślemy im za darmo. A po drodze tego wszystkiego zapłacimy odsetki. Tak jak niektórzy hodują tucznika na eksport i dotują eksport tucznika, dotują eksport oliwy, wina czy ryżu, tak od kwietnia niestety rząd polski dotuje eksport Polaków. Bo gdyby najpierw zmieniono warunki i Polacy przestali wyjeżdżać, gdyby w zeszłym roku 160 tysięcy Polaków wróciło do Polski, a nie 160 tysięcy wyjechało, najpewniej na stałe, to jeszcze byłaby w tym jakaś logika, tak? Okej, chcemy walczyć z niżem demograficznym, ale niż demograficzny, problem demograficzny są dwa czynniki. Dzietność i migracja. Jak długo Polska dla naszego pokolenia nie stanie się krajem atrakcyjnym, jak długo ci ludzie, którzy nie wyjechali, nie zaczną widzieć, że w Polsce dzieją się takie dobre rzeczy, że po co on siedzi w tej Belgii, Holandii, Francji, Anglii, przecież tak tutaj na Podlasiu tyle dobrze płatnych miejsc pracy jest, wracam, jadę, to jest bezpiecznie i sympatycznie i lepsze jedzenie oczywiście, wracam i nie tylko jedzenie. Dopóki do tego momentu dopłacanie do tego, żeby rodziły się dzieci, to jest dotowanie ludzi na eksport, Polaków na eksport za pożyczone pieniądze. I gdy my mówimy, krytykujemy program 500+, to nie ze złośliwości, zawiści, jak platformersi, cholera, szkoda, że sami tego nie wymyśliliśmy, bo tak podchodzi Platforma, albo taka Nowoczesna, mówią, to przez to rozsypią się finanse publiczne, ale żądamy też 500 zł na każde dziecko, również kobiety samotnie wychowujące dzieci, jedno dziecko, niezależnie od kwoty dochodowej, tak dalej, tak? Również na pierwsze dziecko. Te postulaty są całkiem innych motywacji niż nasze. My jesteśmy przeciwni takim programom jak 500+, bo to jest przyspieszenie Grecji, wariantu greckiego i katastrofy. Takie programy jak 500+ sprawią, że nasi dziadkowie i rodzice prędzej nie dostaną swoich emerytur. A my jako partia Korwin jesteśmy za praworządnością, dotrzymaniem umów przez państwo, dotrzymaniem zasad. Jesteśmy za tym, że jeżeli państwo przez dekady brało od człowieka składki, wydawało je od razu, zamiast oszczędzać, odkładać i tak dalej, i nie ma tych pieniędzy w kasie, to niezależnie od tego, że tych pieniędzy nie ma, państwo powinno dotrzymać umowy. Ale nie będzie w stanie w sytuacji, w której roczniki, w których tak jak w zeszłym roku urodziło się 360 tysięcy ludzi, 160 tysięcy wyjechało, umarło w zeszłym roku 25 tysięcy więcej ludzi niż się urodziło w Polsce. Jak do tego dołożymy prawie 170 tysięcy ludzi, którzy wyjechało, zmniejszyło się nas o 200 tysięcy. Z rocznika, w którym urodziło się 360 parę tysięcy ludzi, zostało 200 tysięcy i ten rocznik będzie musiał utrzymywać roczniki takie jak mój, w których się urodziło 720 tysięcy ludzi.
Bo jak ja się urodziłem w 78 roku, to było 720 tysięcy ludzi, w zeszłym roku połowę mniej. I gdy jedna osoba z tego rocznika, w którym zostało w Polsce 200 tysięcy, będzie musiała utrzymać dwie osoby w administracji publicznej, żołnierzy, urzędników, nauczycielki, lekarzy, pielęgniarki i tak dalej, i 700 tysięcy emerytów z mojego rocznika, a jeszcze będzie chciała założyć rodzinę, mieć pieniądze na utrzymanie własnych dzieci, to ile ona będzie realnie zarabiać? I ten cały mechanizm sprawi, że będziemy coraz ciężej pracować, coraz więcej pracować, coraz mniej będzie nam zostawało na rękę, coraz więcej ludzi będzie wyjeżdżało i coraz mniejsza liczba Polaków będzie musiała pracować na coraz większą liczbę osób już nieaktywnych zawodowo. To jest prosta ścieżka do wywrotki. To nie jest czarnowidztwo, to nie jest straszenie, to jest zdrowa logika. Są ludzie, którzy to liczą. 3 lata temu powstał raport, prawie 3 lata, ponad 2 lata temu, Najwyższej Izby Kontroli dotyczący wypłacalności systemu emerytalnego. Wiecie, co się z nim stało? Co z nim zrobiono? Utajniono. I zadajmy sobie pytanie, dlaczego utajnia się raport Najwyższej Izby Kontroli dotyczącej kondycji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych? Czy dlatego, że ta kondycja jest dobra, bardzo dobra, czy dlatego, że jest fantastyczna? W tym samym mniej więcej czasie pojawia się raport Banku Światowego, który mówi, że między 2022 a 2029 rokiem w Polsce zabraknie pieniędzy w budżecie, żeby dopłacić do tej dziury, którą brakuje na wypłatę emerytur. I znów sobie zadajmy pytanie, czy to byli czarnowidze, czy analitycy? Czy wypłacenie rocznie 20 paru miliardów złotych na program 500+, przyspieszy ten moment? Czy to będzie bardziej w 22, czy bardziej w 27 czy 9 roku? To jest jasne i logiczne, że jak zwiększasz wydatki, robisz sobie większą dziurę w kieszeni, to prędzej braknie ci pieniędzy. I tej polityce trzeba powiedzieć stop. I to powiedzenie stop to jest właśnie prawdziwa zmiana. Polityka odpowiedzialna, budżetowa i dająca jednocześnie perspektywy wszystkim ludziom, którzy się zastanawiają, bo dotyczy to też Polaków. Znam Polaków, którzy mają pieniądze, zarobili w Polsce pieniądze i zastanawiałem się, czy te pieniądze mam inwestować w Polsce, czy w jakimś bardziej cywilizowanym kraju. Znam ludzi, tutaj pracujących na Podlasiu, którzy podatki od dawna płacą w Anglii, bo można to legalnie robić zgodnie z prawem polskim, unijnym, międzynarodowym itd. Prowadzi firmę zarejestrowaną w Anglii, wystawia faktury, robi strony internetowe, projektuje grafikę, świadczy usługi sprzedaży, wiele innych rzeczy, wystawia fakturę z angielskim VAT-em. I się cieszy, bo w Anglii od jednoosobowej działalności 60 parę złotych zapłaci ZUS-u miesięcznie. Dokładnie 2,85 funta tygodniowo. 11 funtów miesięcznie to oznacza, że jakieś 60 parę złotych. W Polsce zapłaciłby za nic, dostając śmieć emeryturę, bo rzędu kilkuset złotych emeryturę, 850 bodajże, co miesiąc musi przez całe życie płacić 1200 zł. W Polsce przy dochodach 72 tysiące czy 73 tysiące złotych zaczyna 32% oddawać swojego dochodu państwu. W Anglii dopiero wtedy kończy mu się zwolnienie w ogóle z podatków, kończy mu się kwota wolna, tak? Mniej więcej w tym momencie, w którym w Polsce zaczynają ci 1/3 zabierać. I z uwagi na te różnice Polska musi się zmienić, bo my konkurujemy o was. My konkurujemy o Polaków, o dzieci Polaków z innymi krajami, które mówią, słuchajcie, przyjedźcie do nas, bo Polak to jest dobry pracownik. Polacy są dobrze, relatywnie dobrze wykształceni, ambitni, pracowici, rodzinni i się nie awanturują. Jak Niemiec ma przyjąć Polaka do pracy, albo niepiśmiennego dżentelmena, choć nie jestem przekonany, czy ten termin jest najlepszy, z Libii, Iraku, który przepłynął z 5 czy 10 kolegami na łódce, co słabszych po drodze wyrzucając z niej Morze Śródziemne, to się nie zastanawia. Polak potrafi pisać, czytać, nawet zna czasami trochę języka i ma jakieś doświadczenie zawodowe. Jest tej samej strefy kulturowej i nie chce im przemeblować życia. Ja sobie lubię żartować, wy się z tego śmiecie, ale to jest tragiczne. Czy widzieliście ludzi z Afryki Północnej, płynącej przez Morze Śródziemne z napisami Łapy, Hajnówka, Białystok, Łomża i tak dalej, Suwałki? Czy oni marzą, żeby tu przyjechać?
Tu były i są protesty przeciw temu, żeby nie przyjmowano tak zwanych uchodźców, ja wolę termin nachodźcy, ale oni tak samo nie chcą tu przyjechać, jak my ich nie chcemy. Bo oni wiedzą, że kalifat dużo lepiej się buduje na Lazurowym Wybrzeżu, w Marsylii, w południowych Włoszech, w Hiszpanii i tak dalej, i tak dalej. I nie chodzi tylko o klimat, tak? Bo wiadomo, że są ludzie, którzy zakładają kurtki puchowe, jak temperatura spadnie do 18 stopni, bo jest im zimno. Ale chodzi o to po prostu, że tam jest bogactwo, tam jest dobrobyt, tam można dostać pieniądze za nic nie robienie. A za samo robienie dzieci to można tyle dostać po prostu, tak? W Belgii to jest 5 razy tyle, co w Polsce. Jeszcze mieszkania za darmo i tak dalej, a u nas nie ma nic. My wszystko musimy odpracować, wypracować, bo mieliśmy 50 parę lat komunizmu. I to jest moment, w którym przyjechałem was bardzo gorąco prosić, żebyście nie byli bierni, nie czekali, aż samo się zrobi, zmieni i tak dalej, ale żebyście się zaangażowali w to, co robimy. Bo nie weszliśmy do Sejmu, chociaż dostaliśmy rekordowy wynik w historii projektu Janusza Korwin-Mikkego. Bo nigdy nie dostał powyżej 500 000 głosów. Nigdy. A w ostatnich wyborach dostaliśmy 730 tysięcy głosów. Prawie 2 razy więcej niż pół roku wcześniej w wyborach prezydenckich i o prawie 300 tysięcy więcej, 250 tysięcy więcej niż w wyborach, które były wielkim sukcesem do Parlamentu Europejskiego. To jest wielka zmiana, a byłaby jeszcze większa, gdyby nie to, że 2 miliony, 2,5 miliona, niektórzy mają nawet 3 miliony najmłodszych Polaków, czyli naszych głównie wyborców, wypchały kolejne rządy za granicę, ciesząc się, że rozładowują napięcie społeczne i głód pracy Polaków, wypychając nas do pracy w całej Europie. Gdyby nie ta emigracja, która dotyczy właśnie głównie młodych ludzi, to już dawno mielibyśmy dużo większą siłę. I jeżeli nie wypchną was, nie wypchną młodych Polaków za granicę w trakcie najbliższych 3 lat, to my będziemy mieć reprezentację, bardzo silną reprezentację w kolejnym Sejmie. Zabrakło nam zaledwie 37 tysięcy głosów, ale obsadziliśmy zaledwie 17 tysięcy na 27 tysięcy komisji wyborczych, czy w 10 tysiącach komisji nie patrzyliśmy na ręce ludziom, którzy liczyli i wiadomo, że nieobecni nie mają racji. Nieobecnych się traktuje jako tych, których najłatwiej można obczyścić. I wiem z obserwacji, wiemy z różnych świadectw i zbadaliśmy to statystycznie, 5, 6, 7 głosów mamy mniej w tych komisjach, w których nie było naszych ludzi. W tym samym mieście, w tej samej dzielnicy jest człowiek w komisji, nie ma człowieka w komisji, minus 7 głosów. Straciliśmy głosy, dlatego, bo niektórzy z was, niektórzy z naszych sympatyków mówili, że fajnie byłoby w Sejmie, gdyby trochę awanturował się pan Zbigniew Stonoga i 70-80 tysięcy głosów ludzi, dla których my byliśmy partią drugiego wyboru, padło na jego listy. W tych wyborach, w ostatnich wyborach, nie byliśmy w stanie również walczyć z innymi formacjami politycznymi, bo jesteśmy partią ludzi młodych, relatywnie ubogich i byliśmy w stanie na całą kampanię wyborczą wydać niewiele ponad 1 000 000 zł. 1 000 000 zł to jest domek jednorodzinny w Warszawie, nieurządzony. To jest większy dom, ładny dom w Białymstoku. Myśmy tyle jako cała partia 900 kandydatów wydali na kampanię wyborczą, a ruch Pawła Kukiza 1 000 000 000, Ryszard Petru przyznał się do 11 000 000, choć sam nie wie ani skąd miał pieniędzy, ani na co wydał, a przynajmniej nie jest w stanie się rozliczyć z tego przed Państwową Komisją Wyborczą. Dla porównania Prawo i Sprawiedliwość i Platforma Obywatelska wydały maksimum, czyli po 33 miliony. Nas w ostatnim tygodniu września pokazywano 137 razy rzadziej w telewizji publicznej niż Ryszarda Petru. Dlatego sobie ludzie zaczęli żartować, że on sprzedał mieszkanie, bo zamieszkał w telewizji, tak? Bo jeździł między tym Polsatem, TVN-em, telewizją publiczną i żałował, że w Polsce nie jest legalne klonowanie, bo mógłby być najchętniej w 3 telewizjach naraz, tak? W tym samym czasie udawano, że nas nie ma, a najważniejszy temat kampanii został kompletnie wygaszony na ostatni miesiąc. Bo 2 cuda ostatniej kampanii wyborczej to jest Ryszard Petru wyskakujący z lodówki, z radyjka, z telewizora, wszędzie, po prostu pompka włączona jak ta żaba pompowana, po prostu był po prostu wszędzie. A drugi cud kampanii to był na ostatni miesiąc kompletnie zniknęło z polskich mediów wyraz uchodźca. Kryzys imigracyjny zniknął, nie istniał. Wiecie, co by się wydarzyło, gdyby zamach, który miał miejsce w Paryżu, tydzień po wyborach,
odbył się dzień po tym, jak pani Monika Olejnik wyrywała mi zdjęcia, jak jej pokazywałem, co ludzie z państwa islamskiego robią z chrześcijanami w Syrii, z innowiercami i tak dalej. Ona mi wyrywała to i krzyczała, pan nie będzie w moim studio straszył Polaków. Gdyby to nieszczęście, ta tragedia wydarzyło się dzień po czymś takim, jeszcze w kampanii wyborczej, nie dałoby się zamilczyć tego tematu i tego problemu, a ten problem narasta. W Anglii może mieć miejsce za 3 tygodnie Brexit z tego powodu... Proszę? Ale pani Monika Olejnik jest w TVN-ie zgodnie z moją wiedzą i prowadzi kropkę na ty. Ale zaraz będą pytania, już kończę. W Wielkiej Brytanii rząd radykalnie zaniżał liczbę uchodźców. Nagle się okazało, że w zeszłym roku do samej Wielkiej Brytanii przyjechało 800 tysięcy osób. Te dane sprawiły, że tam opinia publiczna się zagotowała. Gdy do tego jeszcze dołożono informację, że pani Angela Merkel każe nam, Polakom, wszystkim innym narodom unijnym, które nie będą chciały przyjąć od nich tego towaru, którego ona sobie tyle zaimportowała, no najpierw mówi Herzlich Willkommen, serdecznie zapraszamy, przyjeżdżajcie, jesteśmy otwarci, nagle płynie do niej cała Afryka Północna, ona mówi, nie, nie, to trochę za dużo, jak to mówi Rafał Ziemkiewicz, gdyby to było takie dobro, to Niemcy nie chcieliby się tym samą Europą podzielić, nagle jakieś parytety, tak? Próbne kontyngenty i tak dalej. Mi dziadek mówił, że kontyngenty to były za Niemca i to nie było nic dobrego. Kontyngent taki, owaki i tak dalej, tak? Teraz mamy mieć kontyngent 7 tysięcy zawodników i to teraz nie wiadomo, co z tym się wydarzy, tak? Oni już na wiosnę mieli być u nas, ale co się wydarzyło? W marcu zamach w Belgii i deklaracje poszczególnych rządów, nie, będziemy się śpieszyli z tym wożeniem pociągami na Podlasie, bo przecież tutaj na Podlasiu mieli być głównie osadzeni ci ludzie, którzy wcale nie chcą być na Podlasiu. A wiecie dlaczego na Podlasiu, a nie w Gorzowie Wielkopolskim, we Wrocławiu czy w Szczecinie? Bo tam ludzie by im ustawili chorągiewki z napisem Berlin, dali paczkę na drogę i odprowadzili do granicy, żeby szybko poszli, a jednak stąd tak szybko nie będzie z okolic Łomży, z okolicy Białej Podlaskiej, Białegostoku i tak dalej uciec. Mam nadzieję, że ich po drodze chwycą i nie będziemy płacili miliona kary, czy 250 tysięcy euro kary. Dzień, w którym mechanizm karania Polaków i innych narodów za nieprzyjmowanie nachodźców zostanie przyjęty, to jest dzień, w którym partia Korwin rozpocznie zbieranie podpisów pod wnioskiem o referendum o wystąpienie Polski z Unii Europejskiej. Bo to będzie ten most za daleko, w którym Polacy, nawet nastawieni dosyć dobrze do Unii Europejskiej, zapala im się nie żółta, ale czerwona lampka. Żyjemy w czasach, w których takie ruchy jak nasz mają wiatr w żagle w całej Europie. To, co się wydarzyło parę tygodni temu w Austrii, że w drugiej turze kandydat prawicy, wolnościowej, narodowej prawicy ma 400 tysięcy głosów więcej niż kandydat zielonych i lewicy, a po przeliczeniu głosów przez opanowaną przez lewicę państwową pocztę przegrywa 4 tysiącami głosów i do Trybunału Konstytucyjnego w dniu wczorajszym poszła skarga sztabu komitetu pana, Boże, jak ten dobry człowiek się nazywa? Prawie, że prezydent Austrii. Hofer, pana Hofera. Oni to zaskarżyli. Marine Le Pen ma duże szanse na wygraną we Francji w wyborach i skończył się czas kordonu sanitarnego dla Frontu Narodowego we Francji. Jednocześnie bardzo wiele partii tych tak zwanej centroprawicy zaczyna twardo przyjmować hasła Frontu Narodowego, bo uznają, że innego sposobu na powstrzymanie popularności tej formacji nie ma. Anglia. Wszyscy się śmiali i mówili, a to taki test, żeby upokorzyć eurosceptyków pana premiera Camerona. Dostał wszystko, co chciał w Europie. Premier Beata Szydło, inni zgodzili się na dyskryminację ich rodaków w Wielkiej Brytanii po wejściu w życie tych porozumień. Pomimo tego Brytyjczycy chcą najprawdopodobniej Brexitu i gadam z ludźmi, którzy bardzo się boją Brexitu, się pytam, będzie ten Brexit? On mówi, boję się, że tak. Będzie niska frekwencja? Na pewno będzie. Będzie średnia frekwencja? Raczej będzie. Będzie duża frekwencja? Może nie będzie. To się radykalnie zmieniło. Sondaże się zmieniły, tendencje się zmieniły, a premier David Cameron, nawet gdy Brexitu nie będzie, to będzie pobity z uwagi na to, że sami
przedstawiciele, członkowie, wyborcy, sympatycy partii konserwatywnej wiedzą, że on się bardzo minął z ich odczuciami, z ich intencją i mówią wprost Anglicy, że jeżeli pójdzie wielu Anglików pochodzenia pakistańskiego, pochodzenia hinduskiego i tak dalej na te wybory, a to nie, to jest kwestia demografii, że po raz pierwszy muzułmanin w Europie został tak dużego miasta burmistrzem jak mer Londynu, znowuż kilka tygodni temu, tak? To oni mówią, jeżeli oni się mocno nie zmobilizują, to my wyjdziemy z Unii Europejskiej, bo w takim kształcie, w jakim ona jest w chwili obecnej, to jest duszenie naszej gospodarki i wrzucanie nam rozwiązań, które na poziomie demograficznym, cywilizacyjnym, kulturowym są dla nas nie do akceptowania. Przyjechałem tutaj was gorąco prosić, żebyście się włączyli w to, co robimy, żebyście się przyłączyli do tego, co robi tutaj lokalnie lider naszych struktur, pan mecenas Szczepan Barszczewski. Chciałem was prosić gorąco o pomoc i zachęcić do dyskusji. Dziękuję bardzo. I oczywiście zbieramy podpisy pod ustawami.